Mateusz Morawiecki może się już pakować i powoli zwalniać swoje stanowisko. Jeszcze kilkanaście minut temu Roman Giertych groził ujawnieniem filmu dotyczącego jednej z najgłośniejszych afer w obecnym rządzie związanej z korupcją w KNF, a wiele osób wątpiło w jego słowa. Teraz okazuje się, że zagrożenie rządu PiS jest naprawdę duże. A taśmy rzeczywiście istnieją i zgodnie z obietnicą już niedługo ujrzą światło dzienne. Takiego rozwoju sytuacji nie spodziewał się nikt. Do dzisiejszego poranka wszyscy byli przekonani, że głównym argumentem w tej sprawie będą nagrania audio. Mateusz Morawiecki może się pakować. Roman Giertych dopiero co wyjawił, że jest w posiadaniu materiału filmowego, który może zagrozić rządowi PiS i przyczynić się do przyspieszenia afery KNF. A już pojawiły się pierwsze dowody dotyczące tej sprawy. Nieco ponad godzinę po jego zapewnieniu dziennikarz portalu onet.pl Kamil Dziubka opublikował na swoim koncie na Twitterze screena pochodzącego z kontrowersyjnego filmu. Na kadrze wyraźnie widać byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Jak podaje Roman Giertych, nieznane dotąd nagranie ma prezentować reakcję KNF na odrzucenie propozycji korupcyjnej, która miała wtedy się pojawić. Jak twierdzą specjaliści, Mateusz Morawiecki jako premier Polski, przed którym KNF odpowiada, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności jako pierwszy. Roman Giertych nie zamierza odpuścić. W poniedziałek złożę w prokuraturze nagranie rozmowy Leszka Czarneckiego z Markiem Chrzanowskim i innymi przedstawicielami KNF, które zostało zrobione w lipcu bieżącego roku. Marek Chrzanowski wiedział już wówczas, że jego oferta korupcyjna została odrzucona. Przeszedł więc do realizacji, jak to nazwał, planu Zdzisława, kilkadziesiąt minut temu napisał w oświadczeniu Giertych. Początkowo wszyscy podejrzewali, że może to być swoista prowokacja, z których Giertych swego czasu był znany. Okazuje się teraz jednak, że rzeczywiście nagranie istnieje. Jego zawartość również polityk postanowił zdradzić w mediach społecznościowych. Na taśmie słychać i widać to nagranie wideo, jak przedstawiciele Urzędu Państwowego bez żenady potwierdzają, że wiedzą o planie przejęcia banku za złotówkę. Zupełnie otwarcie potwierdzają też, że ten członek komisji brutalnie naciskał na audytora, aby podwyższył wymogi kapitałowe wobec Getinnoble Bank S.A. W poniedziałek warszawski sąd okręgowy oddalił pozew w trybie wyborczy przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Koalicja Obywatelska żądała sprostowania i przeprosin za słowa, które premier Mateusz Morawiecki wypowiedział w trakcie przemówienia w Świebodzinie. Zarzucił tam koalicji PO-PSL, że za jej rządów nie budowano dróg i mostów. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej odwołali się jednak od tej decyzji.
Sąd apelacyjny przychylił się do wniosku i uznał, że Morawiecki ma sprostować swoje słowa. Adwokat Michał Szpakowski zwrócił uwagę, że sąd podtrzymał wcześniejszą opinię, że samo stwierdzenie, że nie było dróg i mostów, może być retoryczne. Jednak już słowa, że PO wydało 5 miliardów w 8 lat, a PiS wydaje tyle w rok lub półtora, poddaje się ocenie i jest fałszywe, napisał adwokat. Pozew PO przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu. Mateusz Morawiecki w ciągu 48 godzin musi opublikować oświadczenie w tej sprawie. Przed głównymi wydaniami programów Wiadomości w TVP i Fakty na TVN. Oświadczenie ma zostać odczytane i wyświetlone mają zostać plansze z tekstem wypełniającym cały ekran.